Witajcie w kolejnym filmie. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki. Figurka Palpatina. Jest to oryginalna figurka Lego, którą kupiłem z gazetką. Cena 19 zł, z tego co dobrze pamiętam. Palpatine ma tutaj miecz i żadnego innego wyposażenia, z tego co pamiętam, nie miał. Pelerynkę. Chodzi o to, że zakupiłem też taką samą figurkę podobną z AliExpress za $1.60 i złożymy tą figurkę. Ta figurka nie ma miecza, ale ma tutaj te błyskawice mocy, także szybciutko ją postaram się złożyć i będziemy porównywać oryginalną figurkę z figurką z AliExpress za dolara. Podobne miny. Łapki szybciutko zmontujemy. Sorry. Kurde, mogę tą pelerynkę później zaczepić. Palpatine będzie miał tutaj błyskawice mocy. Dobra, ok. Dali zapasową jedną rączkę, pewnie dlatego, że są słabej jakości i mogą się łamać. Załóżmy Palpatinowi błyskawice mocy i załóżmy mu kaptur. I to będzie bardzo szybkie porównanie. Tak. Woreczki na bok. Oryginalny Palpatine. Palpatine z AliExpress. Ten z AliExpress ma troszkę inny kaptur. Jak widzicie, ten kaptur jest tutaj połączony na dole. Ten ma taki jakby tutaj otwarty ten kaptur. Zdejmijmy. Najważniejsze, co jest dla mnie w tych figurkach, to nadruki na buzi. Ok, mamy dwóch Palpatinów, dwie buźki. To jest oryginalna, to jest AliExpress. Widać, że tutaj te kolory są takie troszkę inne. Tu są one takie troszkę bardziej jakby bledsze. Tu jest druga buzia z jakimiś tam bliznami. A tu, o Jezus, żeby odwrócić głowę, trzeba troszkę siły zużyć. Widzicie? Te kolory troszkę zupełnie inaczej. To są kolory buzi z oryginał i AliExpress. Korpus, jak widzicie, te nadruki, czekajcie, też wyciągnę temu te błyskawice mocy. O, widzicie, jak to fajnie wyszło? Luke odciął mu dwie dłonie. Korpusy. Jakość plastiku jest prawie identyczna. Nadruki tutaj są troszkę jaśniejsze, tu są troszkę ciemniejsze. Tu jakby w tej figurce z AliExpress one były troszkę szersze, troszkę bardziej odlane. Tutaj nie mamy co w ogóle porównywać. Materiał, ten jest taki bardziej luźny, ten jest taki bardziej sztywny. I co by tu jeszcze można było powiedzieć? Spróbujmy te dłonie wsadzić, żeby to jakoś w miarę normalnie funkcjonowało. Może one muszą... Widzicie? Cyk. Tutaj widać na tych dłoniach takie odlane plastiki. Odlewy od tych plastików, czyli te są troszkę mniej dokładne dłonie niż te w oryginalnym Palpatinie. Wciśniemy, cyk, no i zostały wciśnięte. Tutaj te odlewy takiej słabej jakości. Ale jak za tą cenę, ja uważam, że ta figurka jest nawet całkiem dobra. Ta z AliExpress, a ta jest oryginalna. Czyli zakładamy oryginalny kaptur. Zakładamy kaptur tej z AliExpress i proszę, dwie figurki. Można sobie wybierać, czy chcemy mieć oryginalnego Palpatina, czy chcemy mieć z AliExpress. Ja uważam, że ten z AliExpress nawet daje radę. Dzięki Wam, pozdrawiam, dziękuję za subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmie.